Ach, Lara Croft. Piękna, bogata. Do tego arystokratka. Jeździ po świecie, strzela do kogo chce. Uroczo jęczy, gdy się wspina. Mokra fantazja każdego, kto był nastolatkiem w latach 90. Zaraz, co to jest? Co to za płaska siksa? Dawać mi tu prawdziwą Larę! No, tak lepiej. Dwie gry, które łączy ten sam tytuł, a dzieli prawie wszystko inne. Na przykładzie tych dwóch tytułów można świetnie pokazać, jak zmieniło się podejście do tworzenia gier na przestrzeni 17 lat, bo tyle właśnie je dzieli. Dzisiejsze gry AAA zdają się skupiać przede wszystkim na opowieści. Wszystkie elementy składowe są podporządkowane fabule. Bohaterowie zdobywają głębie, przybywa dialogów, postaci drugoplanowych. Nie ma już czytelnego podziału na to, co jest grą, a co przerywnikiem filmowym. Spowodowało to też różne uproszczenia w samej rozgrywce. Komputer dużo częściej wyręcza graczy, przejmując kontrolę nad tym, co się dzieje, a efektowne bitwy z bossami odbywają się często na zasadzie quick time eventów. Coś za coś. Filmowa głębia, fabularna, w zamian za prowadzenie gracza za rączkę. A kiedyś to gry służyły do grania. I pierwszy Tomb Raider, zwany w moich czasach Tomb Raiderem, jest idealnym przykładem. Nowe części to miks gatunkowy, bo to i platformer, i cover shooter, i skradanka, i mamy crafting, i rozwój postaci, do tego wszelkie zbieractwo, a oryginał to tylko platformówka akcji. Mamy w niej oczywiście fabułę, nawet rozbudowaną, kurde, jest nawet zwrot akcji, ale gdzie tej grze do poziomu intensywności doznać z nowych produkcji? Tu zasady są proste. Jest nasza bohaterka i plansza, którą wymyśliły chore umysły twórców, a my mamy po prostu dostać się do kolejnej planszy. Jeszcze trudniejszej, nagrodę dostając wyrenderowany filmik pchający fabułę dalej. Żadnego otwartego świata i iluzji, że możemy iść gdzie chcemy. Znajdzie się też kilka, nie za wiele, animacji na engine'ie gry, które przerywają akcję. To tacy prekursorzy tego, co widzimy obecnie. I te raz, dwa, cztery w pamięci. Młoda foka. 22 lata temu. To właśnie było dla mnie jak w filmie. Te zmiany ujęć, te zbliżenia. Dziś to może wyglądać biednie, no ale od czegoś trzeba było zacząć. A pamiętajcie, Tomb Raider był grą, która przyczyniła się choćby do popularności pierwszego PlayStation. A co za tym idzie, i nie boję się użyć tak mocnych słów, do całego rozwoju gier. Nie była to nawet pierwsza gra akcji w 3D. Wcześniej pojawił się na przykład Fate to Black, ale to Tomb Raider zdefiniował całą odnogę strzelanin TPP. No i do tego babka jako główna bohaterka. To też nie było bez znaczenia. W grze będziemy biegać, skakać, wspinać się, podciągać na półkach skalnych, przesuwać kamienne bloki, unikać pułapek, przesuwać dźwignie. Och, ileż dźwigni. Pływać i troszkę strzelać. Głównie do fauny. Nasza bohaterka za nic ma sobie zagrożone gatunki i radośnie pacyfikuje wilki, niedźwiedzie, małpy, krokodyle. Nie mrugnie nawet okiem, gdy doprowadzi do ponownego wyginięcia nobla z biologii w postaci kilku gatunków dinozaurów. Od czasu do czasu trafi się jakiś ludzki bandzior albo nieludzka mumia. W poszukiwaniu artefaktów zjedziemy wraz z Larą 15 plansz plus 4 z dodatku Unfinished Business. I chociaż pierwsze levele są dość proste i kończenie ich zajmie jedynie kilkanaście minut, to im dalej, tym dłużej. I trudniej. Znacznie, znacznie trudniej. Wielkość plansz i ich poziom skomplikowania może się równać chyba tylko tym z pierwszego Tifa. W trakcie wędrówki Lara zdobędzie kilka rodzajów broni. Od kultowych, ukochanych, podwójnych pistoletów, do których nie kończy się amunicja, poprzez strzelbę, magnum i Uzi. Nie jest tego może wiele, ale spokojnie wystarcza. Wrogów i tak najlepiej unikać i walić do nich gdzieś z wysokości. Jak nie ma takiej możliwości, zaczyna się figołkowanie w każdą stronę, liczenie na to, że utrzymamy wroga na odległość. Tyle w tym finezji, co w dowcipach z filmów Wegi, no ale walka w tej grze to jedynie przerywnik. Gdy jesteśmy ranni, trzeba skorzystać, a najpierw znaleźć apteczki. Żadnego tu regenerowania zdrowia nie ma. Naszukamy ci również kluczy i bonusowych skarbów. Pod koniec każdej planszy dostaniemy podsumowanie z czasem gry, ilością zabitych wrogów i odnalezionych sekretów. Muszę przyznać, że gra jest wymagająca. W plątaninie korytarzy łatwo się zgubić. Klucze poukrywane potrafią być w przedziwnych miejscach. Przy skakaniu trzeba być jednocześnie szybkim i precyzyjnym. W przeciwnym wypadku czeka nas to. Przyzwyczajcie się do tego dźwięku. Wystarczy zrobić jeden nierozważny krok i kończymy zadumanym kręgosłupem
Także sejwujcie bardzo często. Można to robić w dowolnym momencie. Sterowania w tej grze nie można nazwać super precyzyjnym, szczególnie na PC-towej klawiaturze. Życie nie ułatwiają kolorystyka i sama jakość tekstur. Wszystko zdaje się zlewać ze sobą, także trudno zorientować się w otoczeniu, często nie wiadomo gdzie się udać. Uczucie zagubienia będzie Wam równie bliskie jak stoperan podczas grypy żołądkowej. Pomimo tych wszystkich trudności, randka z Larą należała do udanych. Nawet dziś ta gra potrafi przyciągnąć, choć nie powiem, momentami miałem jej już dość. Szczególnie tego ciągłego ginięcia, albo biegania w te i we w te w poszukiwaniu tego cholernego klucza albo dźwigni. No, razem to mi się tym wszystkim dźwigało. Ale zawsze wracałem i nie żałuję czasu spędzonego z tytułem. Chociaż po jej ukończeniu nie mam większej ochoty na sequele, bo nawet Ubisoft prowadził więcej zmian w swoich asasynach niż programiści z Core Design w przygodach Lary. Tak uczciwie to polecić mogę dopiero Tomb Raider Legends z 2006 roku, który mechanicznie jest już bardziej przystępny. Graficznie gra zestarzała się bardzo, ani tekstura, ani modele postaci nie przetrwały dobrze próby czasu. Weź teraz pokaż nowemu pokoleniu przełomowe momenty w rozwoju gier. Tylko wyśmieją i jeszcze w mordę dadzą. Moim zdaniem taki wydany w tym samym roku pierwszy Quake lepiej zniósł próbę czasu. Za to Tomb Raiderowi należy się nagroda za to, że rozpropagował najpopularniejszy chyba błąd graficzny w historii, czyli przenikanie postaci przez tekstury. Tutaj Lara nie ma nawet swojego słynnego warkocza, który pojawił się dopiero w drugiej części. Widzimy go jedynie w cutscenkach. No ale w sumie, jak się tak przypatrzyć, to gra wizualnie przypomina nieco Minecrafta. Także może dzisiejsza młodzież nie powinna jakoś być specjalnie obrzydzona? Teraz trochę technikaliów. Lekko się zdziwiłem, gdy okazało się, że jest to tytuł DOS-owy, ale dzięki temu bez większych problemów pogramy w nią dzięki DOSBOX-owi. Możemy również zaemulować pada i pograć prawie jak na Play'u. Ale że jest to tylko przeniesienie klawiszy klawiatury na pada, granie gałkami analogowymi nie jest bardziej precyzyjne i często kończy się... Można również spróbować pobawić się eksperymentalnymi wersjami DOSBOX-a, które dodają akcelerację sprzętową, co znacznie poprawia doznania wizualne. Jak ktoś naprawdę nie może znieść tej grafiki i mechaniki, to można ewentualnie zagrać w remake z 2006 roku pod tytułem Tomb Raider Anniversary. Powstaje na silniku Legend. Ale że nie jest to zwykły remaster, jak to jest modne teraz, i odchodzi on dosyć daleko od oryginalnych założeń, nie będzie on nawet namiastką prawdziwych wrażeń. Ja osobiście zachęcam, by dać tej grze szansę i pobawić się z nieco bardziej dojrzałą Larą. Nie bez powodu ta seria przetrwała te wszystkie generacje konsol, a teraz powraca również na duży ekran. A to się wszystko zaczęło właśnie tutaj. Możecie bez problemu nabyć na GOG.com wraz z dwoma sequelami za 36 zł, a na Steamie samą za 25,49. Dzięki za obejrzenie i do zgrania. A ja jeszcze chwilkę pobędę z Larą.